my! Taki słodko-gorzki smak tego wieczoru, bo awansowaliśmy do ósemki, co kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe, ale przegraliśmy spotkanie. To była pierwsza porażka moja w Szczecinie, ale przegraliśmy z mistrzem Polski, z obecnym mistrzem Polski, być może przyszły mistrzem Polski, czas pokaże. Ale uważam, że zagraliśmy konsekwentnie, zagraliśmy mądrze. Nie chcieliśmy Legii atakować na hura, bo wiedzieliśmy, że Legia najwięcej bramek strzela po stałych fragmentach gry i po kontratakach. Dlatego mądrze się broniliśmy, szybko strzeliliśmy bramkę. Cieszy mnie to, że Łukasz strzelił kolejną bramkę. Zbyt wielu sytuacji nie mieliśmy w drugiej połowie. Szkoda, że tak szybko straciliśmy bramkę na 1-1. Legia zaczęła coraz pewniej grać. Dużo problemów nam sprawiał Guilherme. Jeszcze więcej Sa. Nie poradziliśmy sobie z tymi tematami. Szkoda, że bramka padła po stałym fragmencie gry, gdzie teoretycznie wszystko wiedzieliśmy, jak się zachować. Niemniej jednak straciliśmy tą bramkę, ale jestem zadowolony, że jesteśmy w ósemce, że znowu zagramy z Legią, zagramy z Lechem, zagramy z Wisłą, czyli jest przede wszystkim spokój na przyszłość. Wiemy, że za rok będziemy, może nie za rok, za kilka miesięcy dalej będziemy w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że w międzyczasie będziemy się jeszcze bardziej rozwijać i sportowo, i organizacyjnie jako Pogoń. Liczymy, że ten okres przygotowawczy będzie dla nas korzystny, bo już dzisiaj możemy pewne rzeczy planować. Bardzo się cieszę, że nie musimy patrzeć za siebie, czy ktoś nas dogoni po podziale punktów, czy nie. My teraz patrzymy do przodu, w co będziemy celować, co będziemy grać. Na pewno jak najwyższe miejsce w tabeli. Nie chciałbym tu składać żadnych deklaracji, ale po podziale punktów wszystko jest możliwe. Oczywiście do mistrzostwa nam będzie troszeczkę brakowało. Legia i Lech są faworytami, chociaż Michał Probierz i Tadziu Pawłowski też mówi, że grają o mistrza, także czterech kandydatów jest, a my pewno gdzieś tam będziemy za nimi, powolutku ciłaś punkcik do punkciku i mam nadzieję, że na koniec sezonu będziemy zadowoleni. To tyle, dziękuję. Yes, happy with the win, of course, as always when you win. We made it a little bit difficult for ourselves. We're conceding a goal after 2 minutes. We don't like conceding goals like that, so... But we showed mental strength. To come back into the game and to score 2 goals and make sure we won it. Pogoń has had 3 good results and won 3 matches and had the confidence and the belief. And we were okay. We didn't play as quick as we could, but I'm happy with the win. And I'm happy with the attitude of the players. And also with the quality we had in the second half to the delivery on the set pieces from Furman and Igor to score the winner was very good. And of course, the play before Guilherme scored the first goal was also very, very good. So there were some good points and of course, in a tough, even game. But we were the best team and the best team today. Trener powiedział tradycyjnie, że cieszy się z wygranej w dzisiejszym spotkaniu. Tak naprawdę sami utrudniliśmy sobie sytuację, ponieważ bardzo szybko straciliśmy gola. Na szczęście pokazaliśmy odpowiednią siłę mentalną i udało nam się odrobić te straty. Rzeczywiście Pogoń zaliczyła ostatnio 3 dobre mecze, co dodało tym zawodnikom pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Natomiast rzeczywiście ta postawa była zawodników była odpowiednia. Pokazaliśmy w drugiej połowie już odpowiednią jakość, co pozwoliło nam zwyciężyć w dzisiejszym meczu. Tutaj trener wyróżnił oczywiście akcję Dominika Furmana i Igora Lewczuka. Również sytuację, w której Guilherme zdobył bramkę. Było to ciężkie, wyrównane spotkanie. Natomiast my byliśmy lepszą drużyną w tym meczu i dziś lepsza drużyna wygrała.